Państwu czwartkowe popołudnie. Witam w telewizji Niezależny Lublin.com.pl. Jak zwykle o tej porze w czwartek rozmawiamy o sprawach ważnych dotyczących naszej ojczyzny, Kościoła, naszego życia. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Profesor Grzegorz Kucharczyk z Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie Panie Profesorze. Dzień dobry. Pan Profesor jest autorem kilku takich ważkich publikacji dotyczących historii współczesnej, ale również średniowiecznej. Jest autorem książki o wyprawach krzyżowych, o prześladowaniu. Chrześcijan współcześnie. Ale jest też specjalistą od relacji polsko-niemieckich i specjalistą od, można powiedzieć tak, kultury niemieckiej czy cywilizacji niemieckiej. A ostatnio w świetle wydarzeń, na kanwie wydarzeń, które dotyczą współczesnego Kościoła, zajął się też wpływem teologii niemieckiej na współczesny Kościół i widzi w teologii niemieckiej przyczynę tych zawirowań, których jesteśmy świadkami. Mówimy o synodzie biskupów, który odbył się jesienią ubiegłego roku w październiku w Rzymie, kiedy to było to podnoszone również w prasie świeckiej, kiedy próbowano zakwestionować tradycyjną naukę Kościoła dotyczącą małżeństwa. Kiedy próbowano obniżyć pewne wymogi dotyczące na przykład przystępowania do sakramentów, myślę tutaj o sakramencie Eucharystii, do Komunii Świętej po prostu, i kiedy próbowano stwierdzić, że małżeństwo nie jest sakramentem nierozerwalnym, że można tutaj wprowadzić jakąś dwuznaczność, przynajmniej delikatnie mówiąc. I za tymi projektami stali, jak wiemy, kardynałowie niemieccy. Wymienia się tutaj głównie dwa nazwiska, to znaczy kardynała Waltera Kaspera i kardynała Reinharda Marxa. Czy rzeczywiście oni taki wpływ wywierają na linię współczesnego Kościoła, ci hierarchowie z Niemiec? No zdecydowanie tak. To są dwie postacie, które są bardzo aktualnie wpływowe i w Kurii Rzymskiej, i też zresztą obecny Ojciec Święty nie ukrywa, że na przykład gdy chodzi o piśmiennictwo kardynała Kaspera, bardzo je sobie ceni. Z kolei kardynał Reinhard Marx, metropolita Monachium i Fryzyngii, przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec, jest jednocześnie członkiem no także wpływowej grupy, tak zwanej grupy G8 kardynałów, tych kardynałów doradców wokół papieża Franciszka, którzy mają radzić na temat reformy Kurii Rzymskiej, ale jak wiadomo, chodzi też o cały zespół innych kwestii. Na przykład wprowadzenie Kościoła ubogiego dla ubogich. To jest jedno z takich głównych haseł, chętnie podchwytywane przez media. O to chcę zapytać właśnie, bo powiedzmy o tym w tej chwili. Ile zarabiają kardynałowie niemieccy? Paradoks polega na tym, chociaż ja zazwyczaj unikam takich właśnie kwestii dotyczących spraw, nazwijmy to, majątkowo-finansowych, bo łatwo się można ześlizgnąć w takie niebezpieczne i dość łatwe, czy nawet prostackie jakieś zestawienia i dość zbyt łatwe wnioski. Ale tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z kwestią, że tyle słyszymy, zwłaszcza z ust Ojca Świętego, o potrzebie Kościoła ubogiego dla ubogich. Tymczasem wokół niego właśnie bardzo wpływowe osoby, tak jak kardynał Kasper i kardynał Marx, no, wywodzą się z Kościoła, czy stoją na czele Kościoła, czyli Kościoła niemieckiego, który, no, można o nim wszystko powiedzieć, ale w sensie materialnym ubogim na pewno nie jest. Nie ma w tym nic złego. W warunkach niemieckich Kościół niemiecki jako instytucja jest drugim co do wielkości po państwie niemieckim pracodawcą. Proszę zwrócić uwagę, mówimy o gospodarce niemieckiej, jednej z czołowych światowych gospodarek. Oczywiście nie ma nic z tym złego, ponieważ wiele tych funduszy pochodzących z tak zwanego podatku kościelnego, ściąganego od wiernych, one są rozdysponowywane na szlachetne cele i szczytne cele, cele misyjne całego Kościoła. Ale z drugiej strony trzeba w tym kontekście pamiętać o słowach, które nieprzypadkowo w Niemczech we wrześniu 2011 roku wypowiedział papież Benedykt XVI, który przybywał wtedy w czasie takiej oficjalnej pielgrzymki do Niemiec, papież z Niemiec, i mówił do
do katolików niemieckich, że Kościół, także Kościół w Niemczech, musi się odciąć od świata, ale w sensie nie odwracania się od problemów świata, tylko odciąć się od światowości. Ja mam tutaj w ręku książeczkę, której autorem jest pan profesor. Niewielka książeczka, ale taka bardzo, bardzo przemawiająca i dla kogoś, kto chciałby zapoznać się bliżej z tą problematyką, o której mówimy w tej chwili, bardzo wartościowa. Nie jesteśmy filią Rzymu. Nie wiem, ja spróbuję do kamery pokazać. Nie jesteśmy filią Rzymu. Bogactwo i nędza kościoła niemieckiego. Tę książeczkę można sobie ściągnąć w internecie, chociażby wpisując jej tytuł i przeczytać za darmo. Bardzo wartościowa rzecz. To jest właśnie ten cytat, o którym mówimy. Rzeczywiście Benedykt XVI tak mówił. Znów nadszedł czas odważnego oderwania się od świata. Zerwania z tym, co w Kościele światowe. I to jest znamienne zdanie. Otwarcie na problemy świata oznacza zatem, że Kościół oderwany od światowości ma świadczyć słowem i czynem tu i teraz, zgodnie z Ewangelią, o prymacie Bożej miłości. Bo często, kiedy mówimy o otwarciu się Kościoła na świat i zdaje się, że taka jest ta filozofia w potocznym tego słowa znaczeniu biskupów, kardynałów niemieckich, że otwarcie Kościoła na świat ma oznaczać akceptację tego sposobu życia bez norm, bez odróżniania dobra od zła, bez odróżniania prawdy od fałszu, który niesie ze sobą świat. A zdaje się, że tutaj Benedykt XVI mówi otwarcie na świat, to zupełnie coś innego. To jest też wprowadzanie taka ducha. Charakterystyczna rzecz, jeżeli jak się czyta różne wywiady, chociażby tych dwóch kardynałów niemieckich, Kaspera i Marksa, oni rzeczywiście zdają sobie sprawę i mówią o tym, że sytuacja jest zła Kościoła, że rzeczywiście ludzie żyją niezgodnie z Ewangelią, a nawet tak, jak gdyby Pana Boga nie było. Ale jaki wniosek z tego wyprowadzają? Otóż wniosek jest ich taki, że Kościół musi się do tego dostosować. To znaczy, czyli zaakceptować ten sposób życia. Tak, jak gdyby w podtekście jest jak gdyby, że cnotą samą w sobie jest pochylanie się nad człowiekiem współczesnym, w tym sensie, że nie próba wyciągnięcia go z tej obiektywnie grzesznej sytuacji, tylko właśnie próba dostosowania, czego jesteśmy aktualnie świadkami, dekalogu, a konkretnie szóstego przykazania, do w cudzysłowie potrzeb współczesnego człowieka. No, kiedy się myśli o konsekwencjach takiej postawy, pasterzy, to są one zatrważające, bo przecież zadaniem Kościoła jest wskazywać cel życia ludzkiego, którym jest zbawienie, a który wymaga określonego sposobu życia. Oczywiście nie przez uczynki jesteśmy zbawieni, ale one odgrywają istotną rolę w przyjęciu łaski zbawienia. Ale przez uczynki jakoś współpracujemy z łaską Bożą. I w tej publikacji, o której Pan wspominał, jest też cytat z wypowiedzi świętego Jana Pawła II, który był w 1980 roku w Niemczech, wtedy jeszcze Niemczech Zachodnich, i miał spotkanie z konferencją Episkopatu Niemiec i on tam powiedział prorocze słowa, które są ciągle aktualne, kiedy Ojciec Święty zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo fałszywie pojętego miłosierdzia. I on mówił do biskupów niemieckich wtedy, Ojciec Święty, który przecież, jak wiadomo, tak wiele zrobił dla kultu Bożego Miłosierdzia, i on wtedy przestrzegał przed fałszywie pojętym miłosierdziem i mówił do biskupów niemieckich, że często dokonuje się błędnego zestawienia. Surowy Kościół, miłosierny Pan Jezus. Tymczasem, jak mówił nasz papież, święty Jan Paweł II, zapomina się o słowach, które powiedział Pan Jezus do jawnogrzesznicy, której przebaczył, idź i nie grzesz więcej. I w tym momencie święty Jan Paweł II zwraca uwagę, że jest związek między miłosierdziem i nawróceniem. Znaczy doświadczenie miłosierdzia powinno prowadzić do nawrócenia. Tak, ja to w innym tekście napisałem, że jest coś takiego, jesteśmy świadkami próby przesączenia na cały Kościół powszechny tak zwanej niemieckiej herezji. Ja ją definiuję jako fałszywie pojęte miłosierdzie, czyli miłosierdzie bez nawrócenia i fałszywie pojęta Ewangelia, to znaczy Ewangelia bez krzyża. Tak, to jest bardzo... Ewangelia, proszę zwrócić uwagę, w wypowiedziach szeregu hierarchów niemieckich jest traktowana jako, tak, jak oni mówią, takie wielkie tak wypowiedziane przez Boga człowiekowi. I to jest prawda, ale nie cała prawda. Bo jak dobrze wiemy, są jeszcze te słowa, jeżeli ktoś chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż.
Na tym polega właśnie ta, można powiedzieć, afirmacja właśnie człowieczeństwa, prawda? Że się nie daje mu łatwego szczęścia, sprowadzonego być może tylko do jakiegoś samozadowolenia czy zadowolenia z życia, tylko że daje się szczęście, które jest czymś... Historycy Kościoła zajmujący się problemami herezji zawsze wskazują, że z herezjami było tak i powab herezji też polegał na tym, że 99% to tam było prawda, tylko ten 1% kluczowy. Nie było prawdy. A tutaj jeszcze, bo wspomina pan świętego Jana Pawła II, który jest autorem encykliki, wcale nie pod koniec pontyfikatu pisanej, myślę tutaj o encyklice Veritatis Splendor. Dotyczy ona właśnie zagadnienia moralności. To jest bodaj 93 rok, kiedy papież w sposób taki bardzo precyzyjny, jako filozof również, korzystając z narzędzi filozoficznych, piętnuje pewne rozwiązania teologii moralnej. Piętnuje między innymi to, co dzisiaj jest tak bardzo często podnoszone, że doktryna pozostaje ta sama, ale jej aplikacja w duszpasterstwie, mówię tutaj w pewnym uproszczeniu rzecz jasna, ale jej aplikacja w duszpasterstwie może być dostosowywana do sytuacji. Zdaje się, że Jan Paweł II prowadzi tam wprost polemikę z pewnymi teologami niemieckimi. Chcę zapytać o to, bo ci teologowie potem zostają biskupami i kardynałami, bo zdaje się, że tam jest bezpośrednie odniesienie do poglądów dzisiejszego kardynała Waltera Kaspera, który głosił je jako właśnie jeden z profesorów niemieckich uniwersytetów. Jak to się stało, że ten człowiek, którego poglądy zostały, można powiedzieć, wprost napiętnowane, chociaż nie personalnie w odniesieniu do niego, zajmuje tak wysoką pozycję dzisiaj w hierarchii kościelnej. No cóż, tam można zacytować w tym kontekście słowa ojca profesora Huculaka, który na to pytanie właśnie, jak to z tymi nominacjami jest, to powiedział, że to jest wielka tajemnica Kościoła. Bo proszę zwrócić uwagę, no, to co się działo na Soborze Watykańskim II, gdzie w wielu miejscach Kościół poniósł bardzo, bardzo dotkliwe straty, no to były nominacje biskupie przecież ojca świętego Piusa XII. No więc to są, często jest rzeczywiście tak, i ja nie podejmuję się tego rozstrzygać tutaj, natomiast co jest istotne, właśnie przypomnienie nauk świętego Jana Pawła II, bo my często wspominamy papieża, mamy rok papieski, a nikt jego nie czyta. Poza tymi słowami, które kiedyś powiedział na Placu Zwycięstwa, czy też w Wadowicach później, o Kremówkach, to na przykład no, encyklika wielka o Veritatis Splendor, ale jeszcze jest komplementarna wobec niej encyklika z 1998 roku Fides et Ratio. Jest to piękne zdanie, że człowiek wznosi się do Boga na dwóch skrzydłach, wiary i rozumu. Tak, i Ojciec Święty tam wspomina o ważnej rzeczy, że nie ma zdrowej teologii bez zdrowej filozofii. I to na przykładzie problemów Kościoła niemieckiego, które teraz próbują część kardynałów niemieckich rozszerzyć na cały Kościół powszechny, to mamy dowód tej trafności diagnozy papieskiej. Tam jest po prostu błędna filozofia. Proszę sobie poczytać, chociaż nie jest to łatwa lektura, bo to jest też pisane w takim duchu niemieckim, dość bełgotliwym. Ale proszę przeczytać sobie na przykład książkę pod tytułem Jezus Chrystus Waltera Kaspera. Jest dostępna edycja polska z 1983 roku. I tam on wprost powołuje się na Hegla, na Schellinga, już nie mówiąc o Karlu Ranerze. I jeszcze jedna rzecz. Miejmy tego świadomość, że teologia niemiecka jest bardzo wpływowa, także nie tylko w obszarze niemieckojęzycznym. I trzeba pamiętać o tym, że formacja, którą na przykład, której dokonuje się także w seminariach w Polsce, jeżeli ona odbywa się poprzez zaczerpnięcie z tego, nazwijmy to w cudzysłowie, dorobku teologii niemieckiej, która jest w permanentnym kryzysie gdzieś od 700 lat, no to mamy potem do czynienia z bardzo poważnymi problemami, gdy chodzi o owoce tej formacji. Tak, wpływowa, no bo jednak niemieckie uniwersytety katolickie, te, na których jest teologia, są prężne i tam są przysyłani studenci z całego świata, można powiedzieć, a ich z kolei publikacje potem też po całym świecie rozprzestrzeniane. To jest problem również rzeczywiście też teologii w Polsce. To jest to bogactwo Kościoła niemieckiego, mają fakultety teologii katolickiej,
ale nędza polega na tym, że czy tam jest ta teologia rzeczywiście katolicka nauczana. Bo jeszcze właśnie wracając do encykliki Fides et Ratio, tam rzeczywiście Ojciec Święty to bardzo mocno tę tezę stawia, że warunkiem zdrowej teologii jest zdrowa filozofia i mówi też, że bez zdrowej teologii nie ma dobrego duszpasterstwa, więc ci, którzy są odpowiedzialni za formację duszpasterzy, muszą pamiętać o tym, że powinni rozpoczynać od metafizyki. Ojciec Święty mówi wprost o filozofii bytu. Czyli że trzeba odejść od fenomenu, czyli od fenomenologii, do i przejść do filozofii bytu. Nawet mówi wprost o ciągłej aktualności doktora anielskiego. I tam właśnie, bo też to już pociągnijmy ten wątek, bo Ojciec Święty mówi tak, że no, wielokrotnie magisterium zwracało uwagę, że właśnie pisma świętego Tomasza, doktryna świętego Tomasza ma być podstawą kształcenia kapłańskiego. I mówi to z pewnym żalem też, że nie zawsze ten głos magisterium był wysłuchiwany. To jest pytanie, dlaczego jak gdyby Urząd Nauczycielski Kościoła nie korzysta ze swoich środków dyscyplinujących. I to jest taka właśnie kontestacja też, bo ten rok 93, kiedy się ukazuje encyklika Veritatis Splendor, to jest także rok, w którym trzech biskupów niemieckich, ważnych biskupów, bo między innymi Karl Lehmann, arcybiskup Moguncji, ówczesny przewodniczący konferencji episkopatu Niemiec, biskup Freiburga Oskar Zajer i biskup Stuttgartu Walter Kasper, napisali wspólny list, w którym de facto wypowiedzieli posłuszeństwo magisterium Kościoła w kontekście zakazu udzielania komunii świętej osobom rozwiedzionym, żyjącym w ponownych tak zwanych cywilnych związkach. Czyli temat jest stary, natomiast pytanie, dlaczego teraz jest jak gdyby forsowany już po śmierci Jana Pawła II, po odejściu niemieckiego papieża z Niemiec, Benedykta XVI, kiedy na tronie Piotrowym zasiada papież Franciszek, który zdaje się swoją formację intelektualną częściowo jako jezuita. Tak, no ja mówię w tym kontekście, że mamy do czynienia z drugim papieżem z Niemiec, właśnie w tym kontekście formacyjnym. No i druga rzecz, o której trzeba pamiętać, że papież Franciszek jest pierwszym papieżem, nazwijmy to, który przeszedł czy wyrósł w tej atmosferze soboru i po soborze, bo zarówno Benedykt XVI, w sensie generacyjnym, Benedykt XVI, jak i święty Jan Paweł II, oni, że tak powiem, przechodzili formację seminaryjną, tą podstawową właśnie filozoficzną i teologiczną jeszcze przed soborem, co także miało swoje znaczenie. I teraz zresztą od 1993 roku, tutaj traktuję ten list tych biskupów niemieckich jako pewne wydarzenie ważne, przełomowe, minęło 22 lata, już dojrzało też, czy wyrosło kolejne pokolenie księży, którzy przeszli formację w seminariach niemieckich, austriackich. Jak wiemy, też Kościół niemiecki po 1989 roku wspomaga w różny sposób, i dobrze, że wspomaga w różny sposób jakieś dzieła charytatywne w Europie Środkowej i Wschodniej, ale nie tylko chodzi tutaj o dzieła charytatywne. Po prostu wydaje mi się, że jedyne antidotum to jest to antidotum, które poleca święty Jan Paweł II w tych dwóch wielkich encyklikach Veritatis Splendor i zwłaszcza Fides et Ratio, żeby trzeba odwoływać się do zdrowej filozofii. Gdzie jej szukać? Papież mówi, święty Tomasz z Akwinu, proszę sobie wziąć jeden, obojętnie który, tom sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Jak ktoś, nawet laik, taki jak ja, czytając świętego Tomasza, jego sumę teologiczną, tam jest ta claritas, ta jasność wody, wykładu, tak. I wiadomo, o co chodzi. A proszę sobie wziąć pisma Karla Ranera, już nie mówiąc o Heglu, ale Karla Ranera. I tam mamy do czynienia z taką, nazwijmy to delikatnie, pogmatwaniem myśli, że trudno się w tym rozeznać. Tak, wyrażono w języku. Moglibyśmy długo o tych zagadnieniach mówić, one same w sobie są bardzo ciekawe. Ich wpływ musimy niestety kończyć. Jeszcze zapytam. Pan jako znawca, przyglądający się Kościołowi niemieckiemu, grozi, bo za chwilę kolejny etap obrad synodu jesienią w październiku w Rzymie. Wiemy, że są przygotowania. Biskupi niemieccy niedawno spotkali się w Rzymie, przygotowując się do tych obrad. Grozi nam schizma w Kościele? No cóż, w historii Kościoła często bywało tak, że większość biskupów w pewnym momencie dziejowym no, nie miała na tyle odwagi, siły ducha, żeby stanąć przy nauce Kościoła. No, chociażby przykład Kościoła w Anglii, prawda? Kiedy, w momencie, kiedy król Henryk VIII
ogłosił siebie głową kościoła w Anglii, żeby unieważnić swoje małżeństwo z Katarzyną Aragońską. Tylko jeden biskup stanął po stronie Rzymu. Biskup Rochester, później mianowany kardynałem tuż przed śmiercią, święty Jan Fischer, ale dzisiaj on jest święty. I druga postać, no, świecka osoba, święty Tomasz Morus. Ale większość biskupów uległa. Tak samo większość dalej w historii mówić o kryzysie ariańskim, gdzie w pewnym momencie zdecydowana większość biskupów całego kościoła była zainfekowana herezją. Ale jak mówię, no, trzeba też pamiętać o tym, że to jest Kościół Pana Jezusa. Tak, to jest mistyczne ciało Chrystusa, które w ten sposób cierpi, ale Chrystus w ten sposób daje zbawienie. Prawda? To Ducha Świętego. Obyśmy mieli jak najwięcej takich biskupów, dla których wzorem będzie ksiądz święty Jan Fischer. Chodzi o to, żeby to byli biskupi wierzący, a w każdym razie biskupi wierzący na serio. Na serio. Którzy tę swoją wiarę właśnie wyrażają też w mężnych czynach. Tak. Oby tak było. I żebyśmy za takimi pasterzami mogli iść. O to trzeba się modlić. Wszystkiego dobrego. Jeszcze na koniec pozwolę sobie zaprosić, bo dzisiaj jest spotkanie z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem już za 2,5 godziny tutaj nieopodal w samym centrum Lublina naprzeciwko Bramy Krakowskiej w siedzibie Zarządu Regionu Solidarności. Będziemy o tych problemach właśnie mówić jeszcze szerzej i także zapraszam serdecznie każdego, kto by chciał się z nami, z panem profesorem spotkać i wysłuchać, co jeszcze na ten temat ważny ma do powiedzenia. Tymczasem żegnam się z państwem. Dziękuję panu profesorowi za Dziękuję bardzo. Przyjęcie zaproszenia do studia i do zobaczenia za tydzień.